Ja nazywam się Maciej Kucharski, jestem sekretarzem redakcji Ruchu Muzycznego i bardzo się cieszę, że Państwo w ten piękny, już prawie letni, kwietniowy wieczór czy popołudnie zechcieli być z nami. Ja tylko zagaję na początku i wprowadzę. Jest z nami dzisiaj i poprowadzi to spotkanie Piotr Mika, który jest naszym nowym redaktorem w Ruchu Muzycznym od kwietnia. I dodam na marginesie, że również sam śpiewa w chórze, więc jest bardzo odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. I teraz oddaję głos Piotrowi. Proszę bardzo. Tak, Piotr Mika, teraz ja się kłaniam już oficjalnie, jest mi bardzo miło. Spotykamy się dzisiaj w Teatrze w Wielkim Operze Narodowej na kolejnym spotkaniu z cyklu Ruch w Wielkim. Jak Państwo doskonale wiedzą, cyklu współpracy, jak już Maciek wspomniał, cyklu współpracy Teatru Wielkiego, Opery Narodowej i Ruchu Muzycznego. Ja reprezentuję, jak już zostało wspomniane, właśnie dwutygodnik Ruch Muzyczny, ale muszę się Państwu przyznać, tutaj też już była tego mała zapowiedź, że dotychczas więcej czasu spędziłem tak naprawdę właśnie w Operze Narodowej niż w redakcji na Fredry, bo redaktorem jestem dokładnie od 20 dni. Więc tutaj także w czasie tego cyklu dzisiaj debiutuję. Ale dość o mnie. Spotykamy się dzisiaj przed spektaklem Chorus Opera, czy Chorus Opera, więc ze mną, zgodnie z tytułem, przedstawiciel i przedstawicielki chóru Opery Narodowej. Joanna Michalska i Iwona Murawska-Truszczyńska, reprezentujące grupę sopranów chóru. Oraz Mirosław Janowski, kierownik chóru od sezonu 2016-17, chociaż z zespołem związany dużo, dużo wcześniej. Jeśli dobrze pamiętam, jako asystent 84 rok, to się zgadza. To również proszę o brawa. Spotkanie to różnić się będzie od poprzednich spotkań cyklu. Często, ponieważ rozmawiamy tutaj o operach, więc możemy odwołać się przecież do historii wykonawstwa, nawet inscenizacji tutaj w operze w Warszawie. Dzisiaj rzecz inna, rzecz nowa. Premiera miała miejsce 7 października 2022 roku. Nazywa się to Chorus Opera, ale czy jest operą? Trudno powiedzieć. Zaraz postaramy się rozwikłać ten problem definicyjny. Bo raczej w recenzjach pojawiało się później, że to widowisko, przedstawienie, ale wciąż z operą w tle. Czym zatem jest Chorus Opera według Państwa? Czy udało się to od października rozwikłać? Chorus Opera jest to widowisko specjalnie skonstruowane z myślą o chórze, żeby pokazać chór z jak najlepszej strony we wszystkich możliwych kombinacjach. Oczywiście nie udało się we wszystkich możliwych, dlatego że opera jest tak dziedziną wszechstronną, piękną, że w ciągu 2 godzin, czy tyle trwa spektakl, nie da się wszystkiego pokazać. Jest to zbiór różnych fragmentów z różnych oper, myślę, że najciekawszych oper. Są fragmenty z oper Verdiego, Pucciniego, Bizeta, Leon Cavalli. Mamy też polskich kompozytorów, Moniuszkę, Szymanowskiego i fragment 7 Symfonii Krzysztofa Pendereckiego, 7 Bram Jerozolimy. Jak powstał ten projekt, to wolałabym, żeby mój mistrz i nasz kierownik muzyczny opowiedział o pomyśle i powstaniu. My możemy z koleżanką opowiedzieć o realizacji, dlatego że no, nie my byłyśmy pomysłodawcą tego projektu. Może pan.
Tak, ja spróbuję kilka słów wyjaśnienia, czy też prowadzenia, jak doszło do powstania i realizacji tego spektaklu. Jak gdyby głównym pomysłodawcą tego spektaklu był nasz dyrektor muzyczny, Patryk Fournier, który już robił taką realizację, kiedy był dyrektorem opery w Helsinkach, i okazało się, że ta taka realizacja odniosła tam ogromny sukces i był ogromnym, tak, no chciał przenieść coś takiego na naszą scenę. Oczywiście nie w takim wymiarze, jak to było robione w Helsinkach, dlatego że chciał koniecznie włączyć do tego przedstawienia utwory kompozytorów polskich. I taki rzeczywiście był zamiar. Powiem, że nie było to łatwe, bo kiedy rozmawialiśmy z Patrykiem na ten temat i przedstawił pierwszy pomysł tych utworów, no musiałem tam troszeczkę też interweniować i szukać takiego rozwiązania, żebyśmy mogli sprostać temu zadaniu, dlatego że było to naprawdę na samym początku bardzo, bardzo wyczerpujące, szczególnie dla głosów wysokich. Jak zobaczyłem ten repertuar, który nas tam czeka, no to stwierdziłem, że rzeczywiście to jest ogromne wyzwanie, czy damy radę fizycznie, kondycyjnie podołać temu wyzwaniu, a do tego oczywiście dochodzi jeszcze ruch, przebiórka i tak dalej, i tak dalej. Więc robiliśmy tam pewne korekty tego pierwotnego repertuaru, tego planu. Już nie będę tam wchodził w szczegóły, mówił o jakie utwory konkretnie chodziło. I też dyrektor bardzo, bardzo chciał, nalegał, prosił, żeby można było skończyć to przedstawienie jakimś najfajniejszym polskim dziełem, polskim fragmentem operowym, które wszyscy znają, wręcz które mogliby też zaśpiewać. Powiem Państwu, że niełatwo jest znaleźć coś takiego w polskich operach, że nie ma takiego popisowego numeru, jak my to mówimy, dla chóru, w którym chór mógłby pokazać swoje... A Straszny Dwór właśnie? No właśnie. Właśnie skończyło się na tym, że śpiewamy na koniec tego koncertu, tego przedstawienia Mazura ze Strasznego Dworu, bo tak naprawdę innych tak efektownych fragmentów w polskich operach nie ma. Naprawdę trudno było znaleźć. Oczywiście jak śpiewamy Mazura, to jest potrzebny też balet do tego, bo to jest obraz całości. Tak naprawdę tylko śpiewanie Mazura nie pokazuje w pełni tego fragmentu, więc to został uzupełniony ten fragment o taniec. A potem oczywiście jeszcze doszły bisy, to też pomysł dyrektora Fournier, żeby, jak to się mówi, jeszcze podnieść też troszeczkę atmosferę, temperaturę sali, i rzeczywiście obserwując i słuchając naszych widzów podczas tych spektakli, widzimy, że to rzeczywiście przyniosło efekt i ten spektakl jest naprawdę bardzo dobrze odbierany. Tak, no ja właśnie, przepraszam, pytam o taką charakterystykę operową, bo tak jak pani powiedziała, większość tych elementów operowych jest. Zresztą pracuje nad tym cały sztab pracowników teatru. Przecież nad tym przedstawieniem czuwa i scenografka, i choreografka, pracuje kostiumografka. Mamy zresztą dzisiaj jako niespodziankę dla państwa panie w kostiumach. Tych kostiumów powstało bardzo wiele, o tym jeszcze dzisiaj też powiemy. Jest realizatorka projekcji multimedialnych, jest reżyser światła, jest w ogóle reżyser. Jest to też, tak jak pan powiedział, pomysł sprawdzony właśnie w Helsinkach. Zdaje się nawet też z tym samym reżyserem, co u nas w Warszawie. Skupmy się jeszcze na chwilę, zanim przejdziemy do programu, tego bardzo szerokiego programu tego wydarzenia. Powiedzmy trochę o historii w podstawie. W opisach oper często pojawiają się takie sformułowania, że chór służy dobarwieniu treści, że wzbogaca, dodaje blasku. A czy nie jest chór równorzędnym bohaterem w operze? Pozwolę sobie zabrać w tej sprawie głos. Ze swojego punktu widzenia i jako artysta chóru i obserwując reakcję widowni, wielokrotnie zauważyłam, że właśnie chór jest jakby na równi z solistami. On dialoguje często z solistami. Bardzo często nasze partie chóralne, nie ukrywam,
ale wydaje mi się, że ożywiają spektakl, dają mu więcej ekspresji. Jednak to jest grupa ludzi, która wyraża emocje. Bardzo często utwory chóralne, partie chóralne w operze są po prostu perełkami muzycznymi. W związku z tym na przykład w Nabuckowa Pensiero, prawda, cała sala, cała widownia często domaga się bisów. To jest dla nas wielki zaszczyt i wielka przyjemność móc wykonywać tak znamienite partie. Dlatego uważam, że opera bez chóru nie miałaby takiego wyrazu i znaczenia jak właśnie tylko i wyłącznie z partiami solistycznymi. Myślę, że tutaj ten fakt został dostrzeżony przez realizatorów. Dlatego też bardzo często już spotykaliśmy się wcześniej z takimi spostrzeżeniami. Myślę, że właśnie idea powstania takiego dzieła jak Chorus Opera była oparta na tych spostrzeżeniach i okazała się tak zwanym strzałem w dziesiątkę, ponieważ po pierwszych dwóch spektaklach, gdzie nie mieliśmy pewności, czy nasza publiczność zaakceptuje tą wersję spektaklu, przekonaliśmy się, że opinia tak szybko, ta dobra opinia rozeszła się, umówmy się, po mieście, że na kolejnych spektaklach była pełna widownia, a doszły do nas nawet takie sympatyczne słuchy, że były bilety sprzedawane jeszcze dodatkowo i chcieli ludzie wstali w kasach, tak, przy kasach i chcieli kupić bilety. Podejmowali to ryzyko, bo tak bardzo chcieli zobaczyć ten spektakl. Znam osoby, które kilkukrotnie już były na tym spektaklu, więc czujemy się bardzo usatysfakcjonowani, że powstała taka produkcja i że mamy przyjemność i zaszczyt w niej brać udział. Wydaje mi się, że tak, że ta produkcja jest lubiana, ponieważ chóry to jest często wyraz właśnie jakiejś grupy, wyraz spostrzeżeń. Chóry zresztą często w operach komentują sytuację, więc być może też możemy się z tym w jakiś sposób utożsamić. Zastanawiałem się właśnie, czy ten projekt, czy można tak ogólnie rzecz ujmując powiedzieć, że jest jakąś formą emancypacji chóru, że zostały same chóralne fragmenty wydobyte, ale jestem przekonany, że właśnie emancypacji tutaj nie potrzeba i że projekt mówi sam za siebie. Jeszcze na moment, pozostając przy historii, to pytanie do Państwa. Czy mając bagaż doświadczeń różnych produkcji operowych, a także wyciągniętego takiego the best of najlepszych właśnie, bardzo lubianych fragmentów operowych, czy mogą Państwo powiedzieć, kto był Państwa ulubionym, albo czy w ogóle możemy tak powiedzieć, kto był kompozytorem specem od chórów, a kto w ogóle się do tego nie nadawał, kto w ogóle nie potrafił pisać chóralnie, jeśli chodzi o opery lub w ogóle wokalnie. Ja myślę, że to troszeczkę też wynika, tak jak Pan wspominał, z tej historii, że początkowo te opery wyglądały troszeczkę inaczej. One były głównie pisane z myślą o solistach i tych popisach, o tych ariach popisowych. Natomiast chór zawsze miał taką rolę rzeczywiście komentującą, dopełniającą cały spektakl. Dopiero później kompozytorzy zaczęli traktować chór jako ten tak zwany bohater zbiorowy. Szczególnie to był widać w twórczości Musorgskiego, kiedy właśnie i Borysie Godunowi, i Chowańszczyźnie tak naprawdę chór jest pierwszoplanową postacią, mimo że opera na przykład się nazywa Borys Godunow, ale chór wiedzie tam prym tak naprawdę w tych przedstawieniach. Więc to też jak gdyby też taki rys historyczny, że to nie tylko jest, nie wynika to tylko, że tak powiem, z tego, jak byśmy to chcieli do tego podejść, ale takie były narzucane reguły. Natomiast jeśli chodzi, wracając do Pana pytania, który z kompozytorów pięknie pisał na chór, może Państwa zaskoczę, ale na mnie na przykład zawsze największe wrażenie robią fragmenty chóralne u Wagnera, który nieprawdopodobnym mistrzostwem, nieprawdopodobną
powściągliwością na początku potrafił tak rozwijać napięcie, tak budować to, że chór zaczynał śpiewać gdzieś od piano, ledwo słyszalne, a później ta muzyka narastała, te głosy się przeplatały i dochodziliśmy do jakiegoś nieprawdopodobnego wielkiego finału. Mam tu na myśli Lohengrina, który robiliśmy na przykład. No fantastyczne, tego się nie da jak gdyby chyba pobić. Ale oczywiście, tak jak pewnie i publiczność się tutaj się ze mną zgodzi, a może i nie, wiadomo, że Verdi pisał fantastycznie też na chór, wykorzystując cały swój potencjał kompozytorski, bo potrafił naprawdę użyć takich zabiegów kompozytorskich z tymi pauzami, z tymi kropkami, z tymi synkopami, że to natychmiast i wykonawców, i publiczność poruszało i zapadało w pamięć. Pamiętajmy również, że podczas tych spektakli, czy po tych spektaklach, kiedy wtedy były wystawiane, publika często domagała się bisów, poszczególnych fragmentów, a te, które im przypadały najbardziej do gustu, były tyle razy powtarzane, że publika natychmiast się tego uczyła i wychodziła na ulicę i śpiewała te fragmenty, bo to była tak naprawdę taki przekaz bezpośredni i ludzie bardzo, bardzo chętnie się temu poddawali. Nie wiem jeszcze o panie, o jakich kompozytorach. Czy panie mają jakichś faworytów? Tu właśnie odnośnie Verdiego, Va Pensiero, gdzie mamy przyjemność wykonywać to jako bis, Verdi do końca utrzymywał w tajemnicy, bo wiedział, że jeżeli na próbach będzie chór śpiewał Va Pensiero, to się stanie takim hymnem narodowym Włoch. I tak się stało niestety. Zanim doszło do premiery, już ulica włoska śpiewała Va Pensiero. Ale tutaj jeszcze co chciałam powiedzieć. Wszystkie utwory tutaj, które śpiewamy, są naprawdę piękne. Zaczynamy Carminą Burana. O fortuna, jak księżyc zmienna, to się pojawiasz, to znikasz ciemna. Oczywiście śpiewamy to po łacinie. Ten tekst łaciński napisał sam kompozytor. I państwo to na pewno znacie. To jest wielokrotnie wykorzystywane też w utworach rockowych. No może nie będę tu śpiewać. Zapraszamy na spektakl i to wszystko państwo możecie usłyszeć. Potem śpiewamy Pucciniego, Turandot. Przepiękny chór. Kiedy lud czeka pod murami Pałacu Cesarskiego i czeka na stracenie, ma się odbyć egzekucja, ponieważ młodzieniec nie odgadł zagadek. Tutaj może libret nie będę opowiadała, dlatego że to dużo czasu nam zajmie. Potem następny fragment, który śpiewamy, to jest Fuoco di Gioia, Otello. No, fantastyczna opera Verdiego, jedna z wspanialszych. Kiedy lud cypryjski przypłynął Otello, Cypr jest w tym czasie pod panowaniem Wenecji, Wenecjan, przypłynął i poradził sobie z Osmanami, pobił ich w jakiejś tam drobnej bitwie i wszyscy się cieszą, że ich książę przybył i cieszą się zwycięstwem. Przepiękny też chór Fuoco di Gioia. Następnie, no tutaj już mnóstwo, naprawdę same hity. Wagnera też śpiewamy z Holendra Tułacza. Dwa przepiękne chóry. Jeden chór to jest Przątek. My też mamy takie skojarzenie z Moniuszką, Prząśniczkę, prawda? Przepiękną naszą pieśń. Też panie, na pewno państwo to znacie, bo to są wszystko takie utwory, które są bardzo często wykonywane w reklamach, wykorzystywane do reklam. Chór Marynarzy, przepiękny też chór Marynarzy. A jaki jest też problem tutaj? Ponieważ każdy utwór jest inny, innego kompozytora, troszkę w innym charakterze. Co prawda wszystkie te utwory gdzieś tam w tle mówią o miłości. No bo umówmy się, no miłość jest najważniejsza, prawda? A w każdym razie jedna z ważniejszych rzeczy, które spotykamy w życiu. I musimy szybko dokonać przebiórek. I te przebiórki muszą być szybkie i atrakcyjne, dlatego że nie ma czasu. Niektóre przebiórki są wykonywane na scenie, na oczach widzów.
Inne możemy w kulisie zrobić na przykład. Tu jest do finału właśnie. Jasia ma przepiękny kostium do Strasznego Dworu i potem też śpiewamy wszystkie bisy w tym kostiumie. Bardzo piękny. Kostiumy do tego spektaklu pani Anna Kontek zaprojektowała. Oczywiście wykorzystała kostiumy istniejące już, żeby nie iść w koszta, tak, tego spektaklu. Wykorzystała już kostiumy istniejące i ten kostium, no nie całkiem ten, bo on jest troszeczkę zmieniony, to jest z poprzedniej wersji Strasznego Dworu Michała Grabowskiego w scenografii pani Zofii de Ines, tylko że został troszeczkę przez panią Kontek zmieniony i oczywiście mamy nakrycia głowy. Tutaj już żeśmy dzisiaj nie chciały zdradzać wszystkich tajników naszego przebrania. I myślę, że za jakiś czas będę mogła troszkę uchylić tajemnicy, jak wyglądają te przebiórki. Dziękuję bardzo. Tak, no właśnie jeszcze od takiej strony technicznej chciałbym spytać, bo dzieje się na scenie bardzo wiele. Jest, tak jak pani powiedziała, przeróżne style. Te opery mniej więcej pochodzą z podobnego czasu, bo z końca XIX wieku i z pierwszej połowy XX wieku, ale no, przenoszą i miejsce, i czas akcji w bardzo różne rejony. Chciałem spytać właśnie, jak duże to wyzwanie. Ja jeszcze wpadłem na taki cytat, że pan dyrektor, pomysłodawca tego spektaklu mówił, że nie chodzi o to, żeby stawiać chórowi trudne wyzwania tylko dla samego napawania się ich trudnością. Dzisiaj pana dyrektora z nami nie ma, więc mogę jeszcze o to dopytać, bo państwo przez ponad 2 godziny nie schodzą ze sceny. Właśnie są te przebrania, akcja toczy się bardzo, bardzo szybko i te zmiany między jedną a drugą operą też są bardzo szybkie. Chciałem spytać, jak duże to wyzwanie i ile trwały już bezpośrednio państwa przygotowania, bo spodziewam się, że właśnie kostiumy, scenografia, choreografia to jeszcze też dużo wcześniej, ale ile chór potrzebował czasu, żeby przygotować się do takiego spektakularnej wielkości projektu, do nauczenia się tego wszystkiego na pamięć. Śpiewają zresztą państwo w 4 językach, tak? No właśnie, przez 2 godziny. Więc ile trwały te przygotowania? Po łacinie, po niemiecku, po włosku, po francusku, po polsku. A, tu jeszcze tak. Zazwyczaj przygotowania do takiego spektaklu trwają, my potrzebujemy na to kilkunastu prób, tak żeby się nauczyć tego repertuaru. W tym wypadku powiem, że nawet troszeczkę było łatwiej, dlatego że niektóre fragmenty mamy w bieżącym repertuarze, czy typu Carmen, którą śpiewamy na bieżąco, czy właśnie Straszny Dwór. Niedawno śpiewaliśmy jeszcze Turandot, także kilka fragmentów wystarczyło tylko przypomnieć, żeby można było osiągnąć ten właściwy poziom, ale kilka rzeczy były zupełnie nowych, typu właśnie Leoncavallo czy Pajace i na tym trzeba było popracować. Przypomnieć też Wagnera, którego nie śpiewaliśmy bardzo dawno, Pendereckiego kiedyś śpiewaliśmy, to też rzeczywiście było chyba kilkanaście lat temu, więc też to trzeba było przypomnieć, więc na to potrzebowaliśmy kilkanaście prób, żeby sobie ten repertuar tutaj ułożyć, przypomnieć i wyszlifować i opanować pamięcią. Bo rzeczywiście, bo to też jest wyzwanie dla państwa, to może panie też powiedzą, jak to wygląda taka praca pamięciowa. Wzajemne wyzwanie. Tak, tak, tak. Później to rzeczywiście trzeba wszystko sprawdzić jeszcze. I w momencie, kiedy wchodzimy na scenę do tych prób reżyserskich, wiadomo, że cały ten materiał muzyczny musimy mieć już opanowany i skupiamy się wtedy na pracy tej reżyserskiej i choreograficznej, też muszę powiedzieć, bo ten spektakl ma kilka takich fragmentów, gdzie w zasadzie cały zespół bierze udział w ruchu scenicznym, czy też można powiedzieć tańcu, czy w układzie choreograficznym, więc to też było
wyzwanie, żeby w takim krótkim czasie, a później wiadomo, kiedy przychodzi orkiestra, żeby to połączyć jedno z drugim, czyli ten taniec z kontaktem z dyrygentem, z usłyszeniem orkiestry, bo to się też, wiecie Państwo, nasza scena jest ogromna, fantastyczna, ale ma swoje też wyzwania i trzeba się na tej scenie odnaleźć, znaleźć miejsca, punkty, tak żeby można było dotrzeć do widza, po prostu do Państwa. No właśnie, chórzystkom operowym potrzebne jest wykształcenie i wokalne, i aktorskie. To jest państwa codzienność. A jak zespół czuje się właśnie przy tym projekcie, kiedy dzieje się tak dużo i trzeba bardzo szybko przestawiać style w głowie, nastawiać się właśnie na różne pomysły, dostosowując je do koncepcji kompozytorów. Dużo tutaj też gry i tańca, więc dzieje się naprawdę, naprawdę bardzo wiele. Tak, to prawda. Poza materiałem muzycznym mamy tutaj wiele układów choreograficznych do wykonania. Dla nas to jest wielka przyjemność. My bardzo lubimy łączyć muzykę z ruchem scenicznym, z tańcem. Wiemy, że to też jest bardzo dobrze odbierane przez publiczność. Często właśnie ruch też bardzo często pomaga przy wykonywaniu i przy ekspresji danego utworu. Także te próby oczywiście były bardzo trudne, bardzo żmudne, ponieważ raz musieliśmy przygotować te układy choreograficzne, dwa zderzyliśmy się z bardzo szybkimi przebiórkami. Wiadomo, że spektakl musi łączyć ze sobą atrakcyjność wizualną, w związku z tym przewidziano dla nas wiele różnych kostiumów. Jest też jeden taki moment, kiedy właśnie przebieramy się na scenie. Tutaj koleżanka prezentuje kostium z początku drugiego aktu. W tym kostiumie śpiewamy Trubadura i to jest taki kostium karnawałowy. I zaraz potem mamy fragment do zaśpiewania z Carmen i trzeba bardzo szybko się, i robimy to na scenie, bardzo szybko się trzeba przebrać. I to jest taki właśnie moment, kiedy musimy przejść z jednego kostiumu w drugi. I dokładnie to tak wygląda. Uchylamy rąbka tajemnicy. Tak. Witamy toreadora, ponieważ zmienia się nam nastrój, bo jesteśmy przed koridą, prawda? Czekamy na walkę, zjawia się nasz toreador, nasz taki superstar, więc tam go witamy i śpiewamy. I to jest do Carmen, ale na przykład mamy też taką zmianę w Wagnerze. Zaraz mi będzie troszkę gorzej. Wagner bez kokardy. Wagner bez kokardy. Ja tylko dodam, że to jest rzeczywiście wyzwanie, dlatego że to nie ma jak gdyby czasu tego oddechu. Normalnie to wygląda w ten sposób, że mamy czas po jakimś scenie, po jakimś większym obrazie zejść ze sceny, zwyczajnie napić się wody, odetchnąć, pójść do garderoby, przebrać się. Natomiast tutaj cały czas jest w tym napięciu, trochę wyścig z czasem, bym powiedział. Presja czasu też jest zdecydowanie, żeby zdążyć się przebrać. Nie ma mowy, żeby się wyłączyć. Na oczach widza mamy takie przebiórki na scenie i to jest do Wagnera, do chóru Przątek. I potem zaraz mamy Siedem bram Jerozolimy. Teraz tak, dalszy ciąg przebiórki. Akcja. I kolejna akcja. Już śpiewamy zupełnie inny utwór. Gdzie fartuch przemienia się w szal. Tak. Dziękuję bardzo.
Tak, no panie i państwo muszą mieć na pewno bardzo dobrą pamięć. Już zostało trochę zdradzone. A przepraszam, to jest suknia bazowa, w której zaczynamy w ogóle cały spektakl. Zostało zdradzone, że ja też mam małą przygodę z chórem, więc no ja mogę się tylko panią pokłonić, bo no my w chórze filharmonicznym mamy to ułatwienie. Mamy dostęp do nut na bieżąco, a tutaj właśnie i cały tekst, i całą akcję sceniczną trzeba mieć w głowie. Jeszcze obok kostiumów, czy mogą państwo powiedzieć coś o scenografii, o tym otoczeniu, które będzie na scenie, czego nasza publiczność może się spodziewać, jeśli chodzi o wystrój sceny? To pomysłem reżysera, scenografa, ale też i naszego szefa muzycznego pomysł był taki, żeby zacząć w tym pierwszym akcie tę scenografię od powieszenia ogromnych ekranów, które też tam pełnią swoje funkcje, to musicie państwo to zobaczyć. To też nie jest prosta sprawa, że to wszystko wymaga czasu na zjazd tych ekranów, montaż, demontaż i tak dalej, więc to jest taki najważniejszy moment scenograficzny. Natomiast ponieważ założenie tego spektaklu było takie, że to ma się odbywać wszystko w tempie, na oczach w zasadzie publiczności, na oczach widzów, więc nie ma jakichś wielkich zmian dekoracji, bo to też wymaga czasu, że raczej się skupiamy na muzyce, na tym, co państwo prezentują na scenie. Mamy tylko dwa fragmenty, kiedy chór nie śpiewa, kiedy gra sama orkiestra, ale tak piękne grają fragmenty, że naprawdę trudno by to było zakłócać jakąś zmianą, dekoracją kolejną czy czymś takim. Po prostu jest moment na to, żeby się skupić na muzyce. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Ja jeszcze chciałam dodać, że też są partie solistyczne, na przykład aria Kalafa czy pieśń Roxany. Większość tych solistycznych partii wykonują nasi koledzy z chóru po prostu. A tu mam pytanie, czy ktoś z państwa już widział ten spektakl? O, dziękuję bardzo. No właśnie, to cieszę się ogromnie, że panie już wiedziały. Mam nadzieję, że się podobało, bo... Ja tylko dodam, że ten spektakl będzie grany w przyszłym sezonie. To jeszcze nieoficjalna informacja, ponieważ nie jest jeszcze ogłoszony repertuar, ale jeszcze kilka spektakli będziemy grać w przyszłym sezonie. Więc jeśli ktoś tego nie widział, będzie miał okazję zobaczyć. Za każdym razem są owacje na stojąco, co nas ogromnie cieszy, bo po to jesteśmy, żeby cieszyć państwa i zabawiać. Jeżeli chodzi o taniec, bardzo lubimy tańczyć i ubolewamy, że w wielu produkcjach nie ma takiej możliwości. A no co jeszcze można dodać? Poprosimy o pytanie. Tak, jeszcze zanim oddam głos państwu, jeszcze chciałem spytać, bo mówią panie o różnych rolach, w których wcielają się chórzyści, więc może coś o tym, w jakie role panie się wcielają, chórzyści, jest, no już pan też powiedział, chór marynarzy u Wagnera, więc co jeszcze? To jest tak, że w tym spektaklu są partie solowe, które wykonują i koledzy nasi soliści wspaniali, i są też soliści z chóru, którzy śpiewają w arii Roxany, towarzyszą Roxanie. Jest nasza koleżanka Ania, która śpiewa arię Roxany. Jest też dwie nasze panie, które śpiewają mniejsze role i w Wagnerze, i w Leon Cavallo, dobrze mówię, tak? Także są takie mniejsze role. Natomiast oczywiście też bardzo się cieszymy, jak jest w ogóle możliwość, że artyści chóru mogą śpiewać role w innych spektaklach. Czasami jest to niemożliwe ze względów inscenizacyjnych, ale czasami rzeczywiście są takie możliwości, że nasi koledzy czy koleżanki śpiewają jakieś role w spektaklach, i powiem, że państwo, że podchodzą do tego z wielkim takim pietyzmem i
wykonuje tę rolę znakomicie. Halka, Straszny Dwór, więc możemy tak przytaczać rolę, gdzie tam nasi koledzy biorą w tym udział i chcą naprawdę śpiewać, więc jeśli jest taka możliwość i jest takie przyzwolenie i dyrektora, i reżysera, bardzo, bardzo chętnie z tego korzystamy. Artyści chóru bardzo lubimy śpiewać razem. Szczególnie, że mamy takiego szefa. Natomiast jeżeli jest możliwość śpiewania solo, to naprawdę wszyscy bardzo chętnie, może nie wszyscy, ale dużo osób bardzo chętnie zgłasza się do takiego śpiewania, ponieważ żeby śpiewać w chórze, najpierw trzeba uczyć się śpiewu solowego i dopiero potem szukamy takiego wspólnego brzmienia, z którym wypracowujemy z panem Janowskim takie wspólne i jednolite brzmienie. A jak nam się to udaje, jaki jest efekt, to możecie państwo posłuchać podczas spektakli naszych. Tak, te partie solowe też nie dziwią. Często zresztą państwo są absolwentami, absolwentkami nawet tych samych wydziałów, prawda? To też są wydziały wokalno-aktorskie w większości, jeśli nie w całości. To jest właśnie pana odpowiedzialność, żeby dostosować to brzmienie, bo niektóre przecież głosy mogą być wyjątkowe, wybitne, ale mogą do chóru nie być przyjęte, prawda? Bo niektóre głosy wybijają się, trzeba dokonać takiego, może to brzydkie określenie, ale uśrednienia tego, zblendowania tych głosów. To jest jednocześnie wyzwanie, ale też przywilej. Przyjmując albo słuchając kandydatów do chóru, od razu mam takie wyobrażenie, czy ten głos się będzie pasował do zespołu, czy nie. Ktoś może śpiewać naprawdę pięknie solo, pięknie zaśpiewać arię na przesłuchaniu, ale widzę, że będą problemy na przykład z takiego powodu, że musiałby ktoś śpiewać trochę jakby nie swoim głosem, trochę szukać tego wpasowania i wiemy, że to będzie walka, wyzwanie i dla tej osoby, która przez ileś lat tam się uczyła tego śpiewu solowego i też w jakimś momencie może o tym, nie wiem, zapomnieć, pofolgować sobie czy śpiewać inaczej, to też nie jest dobre dla chóru, dlatego wybieram o takie osoby na tych przesłuchaniach, które i ten poziom i też będą trzymały i podnosiły, ale też będą się do tego zespołu wpasowywać. Właśnie ja dodam, że to jest bardzo duże wyzwanie. Praca w chórze wymaga wzajemnej współpracy. Musimy siebie nawzajem słuchać. Solista ma możliwość ekspresji niezależnie od innych instrumentalistów czy chóru. Natomiast w chórze, śpiew w chórze zobowiązuje. Musimy siebie nawzajem słuchać, jednakowo interpretować utwór. To są pewne ustalenia, które narzucają nam pewien sposób śpiewania. A tutaj pan Mirek od nas to oczywiście egzekwuje, my się podporządkowujemy. Po prostu po to, żebyście państwo później mieli przyjemność odbioru. Słuchaniu, tak. Chodzi o dyscyplinę taką muzyczną. Natomiast rzeczywiście śpiew chóralny wydaje mi się, że jest znacznie trudniejszy, bo wymaga wzajemnego słuchania przy jednocześnie doskonałej emisji i warunkach głosowych oczywiście. Ja tylko jeszcze dodam może, że mamy czasami, może trudno powiedzieć satysfakcję, ale oczywiście spotykamy się na scenie z wieloma fajnymi solistami, fantastycznymi solistami, którzy naprawdę osiągają tutaj wyżynę tego kunsztu wokalnego, a później przychodzi zaśpiewanie jakiegoś ansamblu, 3-4 osoby i widzimy, że jednak te głosy niestety nikt nie chce ustąpić pola, że tak powiem, każdy chce być na pierwszym planie i zamiast ansamblu mamy taką walkę na głosy, a wygląda, powinno to wyglądać zupełnie inaczej, bo kompozytor na pewno by sobie nie życzył, żeby to się odbywała jakaś taka walka, rywalizacja. Tak, no śpiew w chórze to właśnie taka gra zespołowa. Myślę, że jakieś właśnie porównanie takie sportowe nie byłoby zbyt odległe, bo nie można grać przecież na siebie, trzeba tworzyć drużynę. Moglibyśmy też wejść właśnie to, o czym pani powiedziała, czyli trzymanie dyscypliny, ale też w ogóle ciągłe ćwiczenie, prawda? To też jest ciągła i codzienna praca. Wracając jednak do
do programu, do tych, zdaje się, trzech ostatnich pozycji, bo to trzy ostatnie polskie, prawda? Szymanowski, Moniuszko i Penderecki. Proszę powiedzieć, jakie jest właśnie podejście, czy różni się podejście zespołu przygotowania do tej twórczości, polskiej. Proszę też powiedzieć, skąd w programie, czy to możemy wyjaśnić, skąd w programie właśnie już nie opera, a symfonia. Pytam o Krzysztofa Pendereckiego w programie. Tak, jak wcześniej wspominałem, maestro Fournier, kiedy zwrócił się do mnie z propozycją tego programu i chciał, żeby w tym programie były trzy rzeczy polskie. Tak jak wcześniej mówiłem, zależało mu też na tym, żeby był jakiś jeden fantastyczny utwór, który mógłby być takim zwieńczeniem całego programu. I szalenie trudno było znaleźć takie właśnie utwory. Zaczął się odwoływać do Krzysztofa Pendereckiego również z racji jego niedawnych urodzin, ale no wiadomo też i jego odejścia. I też mu zależało, żeby uhonorować tego wielkiego kompozytora i szukał takiego fragmentu, który będzie na chór, też taki efektowny. I zaproponował właśnie fragment tej Siedmiu Bram Jerozolimy. Tam w tym trudno to też, proszę Państwa, jak gdyby wykonać w całości, ponieważ w tym fragmencie też powinni śpiewać soliści. Tych solistów tam nie mamy, to jest pięcioro solistów, więc są takie fragmenty, że gra sama orkiestra, później znowu wchodzi w chór, ale strasznie mu zależało, żeby tego Pendereckiego tutaj też pokazać, ze względu na wielkość tego kompozytora. Nie ukrywam, to też jest wyzwanie dla chóru, ponieważ to już sam koniec praktycznie spektaklu, a ta muzyka jest bardzo, bardzo intensywna, bardzo wymagająca i wokalnie w tym momencie, ale też i pamięciowo, bo to Krzysztof Penderecki pisał fantastycznie różne też fragmenty na chór męski, natomiast to rzeczywiście jest napisane dla takiego mocnego efektu, to jakby początek Siedmiu Bram Jerozolimy, więc to jest wyzwanie rzeczywiście wokalne. Trochę oddechem dla nas jest tutaj Szymanowski, dlatego że tam śpiewa tylko wspaniały chór żeński, z tak zwanego offu, czyli jesteśmy za kulisami, śpiewamy w tej arii Roxany, dlatego że panie się w tym czasie jak gdyby przebierają. Mają znowu garderobę tuż za sceną, biegną szybko po poprzednim fragmencie, żeby zmienić kostium już do Mazura i nie byłoby innej możliwości, żeby wrócić na scenę, więc śpiewamy to z tak zwanego offu, krótkie fragmenty odzywki chóru żeńskiego. No a później jest na końcu już finał Mazur, no to jest tu taka już ogólna wspólna radość z tego zwieńczenia całego spektaklu, ale też z tej muzyki Moniuszki, bo jednak to rzeczywiście jest taki fragment, który wszyscy znają, myślę, że też lubią, doceniają i są chyba zadowoleni, że się znalazł w tym programie. Tak, no muzyka cudo cieszy, poi wzrusza, więc jeśli nie przekręcam tekstu, który Państwo śpiewają właśnie w finale. Jeszcze tylko dopytam o Pendereckiego, o to wyzwanie, czy się nie mylę, że tam jest jeszcze podział na kilka chórów, że to nie wykonuje jeden zespół, tylko podzielony na trzy mniejsze chóry. W tym fragmencie nie. To jest fragment, gdzie zaczyna tylko jeden chór, a to jest w innych fragmentach jest tak, że tam się dzielimy na trzy chóry. Jak śpiewaliśmy Siedem Ram w całości, to rzeczywiście takie podziały tam istnieją. Rozumiem. Chętnie oddam Państwu teraz... Przepraszam, ja jeszcze chciałam powiedzieć o Moniuszce, o Strasznym Dworze. Moniuszko napisał Straszny Dwór po powstaniu styczniowym ku pokrzepieniu serc. Odbyły się tylko trzy spektakle tej opery, Straszny Dwór, ponieważ Polska była wtedy pod zaborem rosyjskim i carat zabronił wykonywania, ponieważ były tak polskie akcenty i tak narodowe, że były zamieszki po każdym spektaklu Moniuszki, Straszny Dwór. I były tylko trzy spektakle i zostały zawieszone. Moniuszko nie doczekał się już wznowienia. Straszny Dwór został wznowiony dopiero po śmierci Moniuszki, a szkoda, bo uważam, że jest to jedna z piękniejszych oper w ogóle, a na pewno chyba najpiękniejsza polska opera. Oczywiście Państwo możecie mieć inne zdanie, a Mazur jest tak polski, tak porywający, a
No, za każdym razem, kiedy śpiewamy Mazura, myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich, jesteśmy strasznie zadowoleni, szczęśliwi. Z wielką przyjemnością wykonujemy ten utwór. Reasumując, myślę, że po prostu wybór Mazura na finał był jedynie słuszny, tym bardziej, że wszyscy czujemy tą muzykę polską. Tak, to no, trzeba koniecznie przyjść 30 kwietnia, jeśli się nie mylę, 30 kwietnia. Nie ma biletu. I chór tańczy tego Mazura. No właśnie, to jest ten problem, o którym wspomniałam wcześniej. W momencie, kiedy Chorus Opera pojawił się na afiszu, okazało się, że wiele biletów się nie sprzedało. Były wątpliwości, czy właściwie ta produkcja tak naprawdę powinna się pojawić. Natomiast po dwóch spektaklach wieść tak szybko się rozeszła, że jest to tak fantastyczny spektakl, że tak jak wspomniałam, osoby, które chciały przyjść na ten spektakl, stały i chciały kupić bilet. Z tabliczkami kupię bilet na Chorus Opera. Tak, więc to po prostu dla nas jest tak wspaniała nagroda, że zostaliśmy tak docenieni i że to tak bardzo się podoba. Tak, no więc możemy tylko zazdrościć tym, którym się udało. Trzeba przyjść, sprawdzić, jak będzie 30 kwietnia, bo powiedzieliśmy, że po Strasznym Dworze wybuchały zamieszki, po Wapensiero wybuchały zamieszki, także zobaczymy, co wydarzy się w Warszawie 30 kwietnia. Chętnie oddam Państwu teraz głos. Może jakieś pytania, może refleksje tych z Państwa, którzy byli na spektaklu. Zachęcam. O, tam mikrofon. Ja mówię dosyć głośno. Dziękuję. Że to jest najlepszy spektakl w tym sezonie. Przynajmniej dla mnie. I dla wielu, wielu osób, bo obserwowałam widownię. Widownia nie miała ochoty po prostu wyjść z teatru. Dlatego dziękujemy za ten spektakl. Zresztą, jak powiedziałam, napisałam list do pana dyrektora, chwaląc my dziękujemy jako za słowa uznania miłośników opery i baletu, bo my tu reprezentujemy. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. I szkoda, że tak mało, bo przyzwyczajeni jesteśmy, że na próbę można było wejść, te generalne, a próby nie było. Więc nie mogliśmy. No ale udało mi się, że tak powiem, kupić bilet i pójść. Tak, nie wiem, czy padło słowo, kto był reżyserem tego spektaklu. Jare Erkila, fiński reżyser, tak? Mówiliśmy już o tym, tak? Tak, no. W przyszłym sezonie będzie wiele spektakli właśnie granych. Ten tytuł będzie wielokrotnie grany, więc po prostu trzeba śledzić i chyba mieć to szczęście, żeby zdobyć to miejsce. Obawiam się, że w momencie, kiedy repertuar zostanie opublikowany i udostępniony, będzie tak. Będą. Znaczy, mamy też taką nadzieję, że szybko się wyprzedadzą, tak? A czy, skoro udało nam się namówić Państwa na uchylenie rąbka tajemnicy, że ten spektakl powróci, czy możemy prosić jeszcze o odrobinę odsłonięcia? Czy możemy spodziewać się właśnie nowego programu, jeszcze poszerzającego ten, który mamy w tym sezonie? Pytam właśnie o projekt Chorus Opera. To chyba do pana Mirosława. Nie, dlatego że to jest jak gdyby produkcja zamknięta. To za to odpowiada reżyser. To jest produkcja zamknięta i tylko jest powtarzana, więc nie ma takiej w tym momencie żadnych informacji, ani chyba też potrzeby, żeby cokolwiek w tym spektaklu dokładać, zmienić. Chociaż wiem, że dyrektor Fournier coś tam jeszcze myślał o jakimś jeszcze ubarwieniu tego spektaklu, ale to dopiero jeszcze zobaczymy, bo te spektakle są planowane
nie wiem, czy mogę powiedzieć, we wrześniu już będziemy grać, chyba ten spektakl pod koniec września, więc zobaczymy, czy we wrześniu jeszcze jakieś nowe pomysły będą do tego spektaklu. Na razie nic więcej nie mogę powiedzieć. Czyli powoli trzeba ustawiać się w kolejce. To tyle możemy Państwu powiedzieć. Czy jeszcze ktoś chciałby podzielić się refleksją albo ma pytanie do Pana kierownika albo dla Pani? To ja zapytam trochę pod prąd będę. Moje pytanie wiąże się z momentem, kiedy Państwo dowiedzieli się o tym projekcie. To znaczy, że pojawił się taki pomysł, bo chórzyści różnie reagują na tego typu pomysły. I czy były takie głosy gdzieś tam u Państwa wśród kolegów, albo nawet Panie może miały wątpliwości, czy to naprawdę jest dla nas? Czy my tam mamy wszystko robić? Przecież każą nam tańczyć, śpiewać, ogromny ruch. Czy podołamy? Czy jednak potraktowali Państwo to jako rodzaj, nie wiem, nowego wyzwania, próby czegoś nowego? Jakie były te przemyślenia na początku? Każdy spektakl, który pojawia się, wiąże się z pewną niewiadomą. Nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie finał tej naszej pracy. To się rodzi. Każdy spektakl, każdy reżyser ma swoją wizję, ale on ją rozbudowuje na bazie naszej pracy, ponieważ, nie ukrywam, jesteśmy bardzo mobilnym zespołem, w związku z tym nasza ekspresja ruchowa jest bardzo szeroko wykorzystywana. Z czego bardzo się cieszymy, że jest taka możliwość i dajemy z siebie wszystko. Dla nas każde wyzwanie to jest też pełna satysfakcja, że możemy to zrobić i że możemy tą naszą ekspresją podzielić się z widzem. Tutaj w tym wypadku było o tyle ciekawie, ponieważ nie wiem, może ktoś z Państwa pamięta taką produkcję Viva Verdi, Viva Moniuszko. To było wiele lat temu. Tam również... Tam również chór miał swoją jakby solistyczną partię. Był gwiazdą wieczoru i tamten spektakl fantastycznie się sprawdził także. Więc mieliśmy jakieś doświadczenie i na tym bazowaliśmy, aczkolwiek jesteśmy zawsze otwarci na wszelkie pomysły i realizatorów. Tutaj była pewna obawa, jak uda nam się zorganizować te przebiórki, bo kondycja fizyczna pozwalała nam na wykonanie tych wszystkich partii przy takim, prawda, bo tutaj te partie też są dosyć bardzo, że tak powiem, wyczerpujące, więc nie ukrywam, wymaga to bardzo dużego wysiłku fizycznego, nie mówię wokalnego, bo tutaj emisja głosu nie obciąża gardła, natomiast fizycznego owszem tak. I w połączeniu z przebiórkami mieliśmy obawy, czy to zapracuje. Ale udało się wszystkie trudności jakoś rozwiązać i efekt finalny, mam nadzieję, że Państwu się... Ja jeszcze dodam może, że w takiej produkcji tego typu dla nas to są wielkie niewiadome, jeśli chodzi o sprawy sceniczne, o ruch sceniczny, o reżyserię, dlatego że zazwyczaj takie próby sceniczne zaczynają się 3 tygodnie, czasami troszkę więcej albo mniej przed premierą i dopiero tak naprawdę wtedy wiemy, co będziemy robić, co będziemy wykonywać, jak ta nasza praca na scenie będzie wyglądała i na ile to się uda połączyć bez szkody dla śpiewu i też dla tego ruchu scenicznego. Dlatego mieliśmy jakieś tam pewne obawy, również z tego powodu, że pierwotnie ten spektakl, nie wiem, czy Państwo wiecie, czy to, myślę, że to chyba nie jest tajemnica, miał się nazywać Gala Churalna. I stwierdziliśmy, że to jest taki tytuł, który publiczności tak naprawdę chyba niewiele powie i może wręcz w jakiś sposób odpychać od tego przyjścia do teatru, dlatego że gala się zazwyczaj kojarzy z wyjściem, staniem na estradzie w takiej wersji koncertowej bez żadnego ruchu i wykonywania poszczególnych numerów. Więc ja ten swoje wątpliwości zgłosiłem do Patryka. Oni wtedy przywrócili albo chyba zaczerpnęli ten tytuł, albo wymyślili już nawet, nie wiem, tak, żeby to wyglądało trochę inaczej i dać jak gdyby widzom też pewną szansę, ale też taką niespodziankę, proszę przyjść, zobaczyć i sprawdzić, co to tak naprawdę jest.
Ja chciałam jeszcze dodać, że każdy nowy spektakl, który jest zaproponowany, podchodzimy do niego z wielkim entuzjazmem, ale też z pewną taką dozą, jak to zostanie przyjęte przez publiczność, bo tak naprawdę my pracujemy dla państwa i to państwo w zasadzie decydujecie, czy jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, czy nie. Bo dopiero przyjęcie i owacje mówią nam, czy spektakl był udany, czy też no, mniej udany. Ja powiem państwu, tylko też wtrącę może, przepraszam, że na tej premierze naprawdę nie wiedzieliśmy, jak ten spektakl zostanie przyjęty. Nie było tej próby generalnej otwartej. Nie wiedzieliśmy w ogóle, jak publiczność na to zareaguje. I kiedy po zakończonym Mazurze, kiedy się jak gdyby zrobiły, podniosły owacje, kiedy publiczność wstała, zaczęła oklaskiwać chór na stojąco. Powiem państwu, że tak uśmiechniętego, usatysfakcjonowanego zespołu jeszcze nie widziałem, że zeszła taka adrenalina ogromna, nagle wow, jest to, patrzcie, udało się. I tutaj oczywiście pan Mirosław nie mówi, że jakie były trudności, ponieważ zaczęliśmy pracę zaraz po pandemii. Musieliśmy śpiewać w maskach, ale to może pan opowie. Trzeba było zorganizować tak pracę w małych grupach, ponieważ był zakaz spotykania się w dużych grupach w maskach. Trzeba było ten materiał nauczyć się na pamięć. Część żeśmy znali, część nie. Siedem bram Jerozolimy wykonywaliśmy to w wersji koncertowej z nutami, więc trzeba było się tego nauczyć na pamięć. Tak samo z Karminą Buraną Orfa. Były fragmenty całkiem nowe. Także tutaj ogromna zasługa pana Mirosława, który tak zorganizował pracę, że no, udało się. Po prostu udało się. Nie ukrywam, że to było rzeczywiście, proszę państwa, wezwanie, dlatego że przy tym panującym wtedy koronawirusie ta praca była szalenie utrudniona. Nie mogliśmy się spotykać w sali chóru, nie mogliśmy się spotykać na scenie kameralnej. Spotykaliśmy, ale się okazjonalnie, ponieważ ta scena była też zajęta, więc ta praca była naprawdę w małych grupach, a jak państwo wiecie, chór to jest jednak zespołowość i trudno w takich małych grupach. Oczywiście można wiele rzeczy przygotować, ale tak naprawdę ten finalny efekt się wykuwa czy wyśpiewuje dopiero we wspólnym śpiewie. Tak, no właśnie wbrew pozorom pandemia pozwoliła niektórym zespołom rozwinąć się, że tak powiem, wewnętrznie. Zespoły, które właśnie w instytucjach często współpracują ze sobą, chór z orkiestrą, tak samo tutaj, często tworzą razem całość. Wtedy musiały ograniczyć swoje środki, spotykały się w mniejszych grupach, więc ograniczały się do jednego zespołu, nawet mniejszej jego części i właśnie eksplorowały. To otworzyło na nowo. Niektóre zespoły nawet się z tego ucieszyły, bo mogły pokazać się właśnie jako tylko oni, pokazać swoje ja. Całe szczęście już w tej produkcji pandemii nie widać. Jest orkiestra, jest chór, przede wszystkim chór, są soliści, jest też mała reprezentacja baletu, prawda? Tancerzy, bardzo mała. Tak, dwuosobowa. Dwuosobowa. Więc już tych śladów pandemii tutaj nie szukamy. Czy jeszcze mikrofon wędruje po sali z pytaniami? Czy jeszcze ktoś? Dobrze, w takim razie serdecznie państwu dziękuję. Dzisiaj chór Opery Narodowej Teatru Wielkiego w roli głównej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. I my również państwu dziękujemy. I w takim razie ze szczęśliwcami do zobaczenia w kwietniu, z następną grupą we wrześniu. I zapraszamy na spektakle wszystkie. Dziękujemy za przybycie.